Witajcie. Zbieram czarny bez. Czarny bez znaczy, już robiłam film w zeszłym roku. Co zawsze jest pod czarnym bzem? Zawsze jest pokrzywa. Pokrzywę też zbierałam, ale już idzie kwitnąć. Trzeba się spieszyć. Przy lesie jeszcze jest piękna. Jeszcze jest taka to młodziutka. No a ten czarny bez zawsze otula, no bardzo często otula pokrzywa. Co się stanie, jak chcemy zbierać, a mamy krótki rękaw? Popalimy się. Jesteśmy poparzeni pokrzywo. A co przy lesie zawsze rośnie, przy pokrzywie? Niecierpek. Co z tym niecierpkiem możemy zrobić? Możemy go tak zmiażdżyć, żeby puścił sok. Tak, puścił sok. A teraz wszystko to, co mamy popalone, możemy nim natrzeć. Ja sobie natrę tą rękę, którą mam strasznie popaloną. A to jest moment, chwila, a już przynosi ulgę. Czyli ja Wam pokazuję tylko taki sposób, dzięki któremu możecie sobie ulgę przynieść, jak się popalicie pokrzywa. Bardzo często, jak zbieracie przy lesie, właśnie jest pokrzywa. A tam, gdzie jest pokrzywa, jest też niecierpek. Niecierpek zwykły. Jak to wygląda, jak chwast. Ale zobaczcie, jak on wygląda. Takie listki, kwiatki żółte, drobne i łodyga, w której jest bardzo dużo wody. Nie pomaga tylko na przykład na zapalenie skóry albo wypryski, bo na to też jest, ale też pomoże Wam przy takim oparzeniu. Także macie rozwiązanie. Pozdrawiam Was serdecznie.